Dla uczniów jednym z ważniejszych dni w roku szkolnym jest Dzień Wagarowicza. Dla nauczycieli takim dniem jest Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkie takie tradycje szkolne trzeba pielęgnować, żeby nic nie umarło. Dzień Wagarowicza i Dzień Nauczyciela dobrze pomyślane można spędzić naprawdę fantastycznie w całej społeczności. Zarówno uczniowie świętują nasze święto, ich też i rodziców, a my staramy się im towarzyszyć w tych przedsięwzięciach, które planują w Dzień Wagarowicza. Ostatni rok szkolny z powodu pandemii był pełen wyzwań związanych m.in. ze zdalnym nauczaniem. Mimo to zabrzańscy nauczyciele stanęli na wysokości zadania. Pandemia nie przeszkodziła także w modernizacji placówek oświatowych oraz w powstawaniu nowych pracowni mających na celu ułatwienie młodym ludziom zdobywania wiedzy. Mimo to nowych wyzwań ciągle nie brakuje. Edukacja się zmienia. Wszystkie problemy dzisiejszego świata są inne niż były wiele, wiele lat temu, więc myślę, że przede wszystkim inny sposób przekazywania wiedzy, taki bardziej trafiający do młodego pokolenia, które też jest inne. Czasy się zmieniają, dzieci, młodzież się zmienia, stąd trzeba być bardzo elastycznym, jeśli chodzi o szukanie nowych metod pracy, ale tutaj nauczyciele bardzo chętnie się szkolą, bardzo chętnie się doskonalą i jestem pewna, że przygotowują się do tych nowych wyzwań. Dobre wyniki zabrzeńskiej oświaty to zasługa przede wszystkim pedagogów, takich jak Lucyna Kubicka, emerytowana już nauczycielka zespołu szkół spożywczych, która za swoją pracę została uhonorowana tytułem profesora oświaty. Jeśli chodzi o mnie, to chyba jestem spełnionym nauczycielem. Mogę się pochwalić, że byłam na 10 weselach z moim mężem, swoich uczniów oczywiście, 30, 40, czyli najważniejsi są na pewno uczniowie, czyli potem te relacje z nim, które pozostają, są bardzo ważne. Kiedyś na Facebooku gdzieś tam usłyszałam, napisał mi uczeń, jak zobaczył, że jestem profesorem oświaty, że pani wywarła na mnie olbrzymi wpływ na moje życie. To był pierwszy uczeń z mojej pierwszej klasy. Po 29 latach mnie odnalazł. I tego życzę wszystkim nauczycielom, żeby ci uczniowie pamiętali swoich nauczycieli pozytywnie, a my, żebyśmy wybierali bardzo pozytywny wpływ na ich rozwój. Aby podziękować pedagogom za ich ciężką pracę, w Domu Muzyki i Tańca zorganizowano galę z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której najbardziej zasłużonym pracownikom oświaty wręczono wyróżnienia, medale i nagrody przyznane m.in. przez ministra edukacji narodowej, śląskiego kuratora oświaty oraz prezydenta miasta. Z największą radością spotykamy się z tymi, którzy mają duży wpływ na kształt życia w naszym mieście. To przecież im oddajemy to, co dla nas najcenniejsze, nasze dzieci. Myślę, że to, że potrafią tak pięknie budować nasi młodzi przyjaciele na wartościach, to w dużym stopniu zawdzięczamy oczywiście przede wszystkim rodzicom, ale również nauczycielom. Dziś na tej sali najlepsi. Bardzo się cieszę, to dla mnie ogromny zaszczyt, duża radość móc wręczyć tyle wyróżnień, tyle nagród, tyle medali. Takie jest Zabrze. Myślę, że ci ludzie pozwalają, byśmy uwierzyli w Zabrze. W sumie nagrody i wyróżnienia za obecny oraz poprzedni rok odebrało ponad 170 pedagogów. Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty z okazji ich święta złożono także życzenia. Dalszego nieustawania w drodze, dalszego sięgania do gwiazd, dalszego takiego patrzenia w przyszłość z tęsknotą na coraz ciekawsze, coraz nowsze pomysły na to, aby edukacja była edukacją XXI wieku. Przede wszystkim takiego spokoju legislacyjnego. To jest dla nas niezwykle ważne, że to prawo bardzo często się zmienia. My nie zawsze za nim nadążamy. No i uśmiechu naszych uczniów, to jest też bardzo istotne, bezpieczeństwa w szkole, żeby się nic nie działo po drodze takiego trudnego, no i żebyśmy dotrwali w stacjonarnej nauce do końca roku. Wszystkim pracownikom oświaty życzę przede wszystkim dużo radości, wiary w siebie, ale też w to, co robią. Życzę wspaniałej młodzieży, życzę współpracujących rodziców, życzę wszelkiej pomyślności. I oczywiście spełnienia marzeń. Pamiętajmy, że marzenia nadają życiu sens. Tak więc nie bójmy się marzyć, a myślę, że w Zabrzu marzenia się spełniają. Wszystkiego co najpiękniejsze. W części artystycznej gali dla zabrzańskich pedagogów i pracowników oświaty wystąpiła młodzież z 3. Liceum Ogólnokształcącego. Gwiazdą wieczoru był Mateusz Ziółko.
co dzień.